Witam Was, Legendowicze, a w tym odcinku poruszę temat mitycznej bitwy pod Cedynią, która rozegrała się w roku 972 naszej ery, gdzie to doszło do starcia piastowskich wojsk Mieszka I z Sasami niejakiego Hodona, grafa czy też Morgrabiego Marchi Łużyckiej. Ale nie poruszam tego tematu tylko dlatego, że toczyła się wówczas jedna z największych bitew tamtych czasów i w dodatku była ona pierwszą i co najważniejsze wygraną z Kretesem bitwą z Niemcami, wówczas zwanymi Sasami bądź Germanami. I owszem, wszystko to jest ważne, ale głównie poruszam ten temat dlatego, że dokładnie 24 czerwca roku 2022 wybija 1050-lecie tejże bitwy. I to właśnie od dziś, cofając się aż 1050 lat, odbyła się ta chwalebna dla naszych przodków bitwa na nadodrzańskim pograniczu Sławii i Germanii. Bitwę tą porównać można do równie znacznej i kluczowej dla Polski bitwy pod Grunwaldem, gdzie to 15 lipca 1410 roku ponownie starły się wojska niemieckie w liczbie około 27 tysięcy z około 20-tysięczną armią polską oraz 30-tysięczną armią litewską i 10-tysięczną armią najemną złożoną z Rusinów, Tatarów i Mołdawian. Oczywiście ta największa w średniowiecznej Europie bitwa skończyła się tak jak i znacznie wcześniejsza bitwa pod Cedynią, czyli kompletną porażką strony niemieckiej. I o ile przyczyną bitwy pod Grunwaldem była niemiecka chęć zagrabienia ziemi Rzeczpospolitej, to przyczyny owej tytułowej bitwy pod Cedynią nie do końca są jasne. Jednak jako, że Mieszko I po wygraniu tej bitwy objął panowanie nad Pomorzem Zachodnim, to można przypuszczać, że osią niezgody było właśnie to. Ale twierdzi się też, że hrabia Hodon wypowiedział Piastom wojnę z racji zajęcia przez Mieszka Grodu Wolińskiego oraz Grodu Gdańskiego, niemal całkowicie odcinając Sasów od tamtejszych dostaw morskich i zysków, o co Hodon miał mieć później do Mieszka wielkie pretensje. Poza tym strona saska pałała wielką nienawiścią do słowiańskiego ludu, co i wiele set lat później ze strony niemieckiej było dotkliwe i tragiczne w skutkach dla późniejszej Polski. Mowa tu o najazdach wcześniej wymienionych krzyżaków na ziemię Rzeczpospolitej, później okupacja pruska i ostatecznie chyba najbardziej dobitny przykład, czyli napaść nazistowskich Niemiec na Polskę. A teraz przedstawię Wam cały przebieg bitwy pod Cedynią oraz prawdopodobne przyczyny jej rozpoczęcia, jak i wiele innych ciekawostek wartych poznania, więc zaczynajmy. Jako pierwsi konflikt zaczęli Sasi, najeżdżając ziemię Piastów, gdzie prawdopodobnie chodziło o zajęcie przez Mieszka I wyspy Wolin oraz Gdańska, co wielce rozjuszyło hrabiego Hodona, zaś Mieszko w całym tym konflikcie od samego początku jasno dawał do zrozumienia, że przejęcie owych grodów i ziem było jego prawem i że z zajęcia niepodlegających władzy cesarza Ottona I terenów nikomu nie musi się tłumaczyć, w skrócie mówiąc oznajmił tym samym, że ani cesarstwu, ani tym bardziej Sasom nic do tego, że zajął on inne ziemie pogańskie, nie będące jeszcze pod władzą kościoła. Oczywiście to jeszcze bardziej rozzłościło niemal płonącego ze złości hrabiego Hodona i wówczas to konflikt między Sasami a Piastami stał się nieunikniony. Przez co 24 czerwca roku 972, około 6 lat po odbyciu chrześcijańskiego chrztu Mieszka I, doszło do bitwy, a w zasadzie do potyczki w sprawie osobistej pod Cedynią. I wówczas armia Hodona oraz Mieszka starła się ze sobą w bitwie śmiertelnej. A w bitwie tej najpierw górowali Sasi, którzy jednak bardzo szybko zaczęli tracić przewagę w obliczu niemal dzikiej zaciętości wojsk Mieszka, przez co ostatecznie zmuszeni byli uznać ich wyższość nad sobą. Jednak zacznijmy od początku. I na samym początku Sasi w swoim mniemaniu zaatakowali Piastów z nienacka, jednak Mieszko najprawdopodobniej poinformowany przez swych szpiegów znał zamiary Hodona i wiedział kiedy oraz gdzie owa bitwa się odbędzie. Mieszko sprytnie podzielił swe wojska na kilka osobnych oddziałów, mających stopniowo, ale skutecznie wyniszczać saskie jednostki, a jeden z tych oddziałów pod wodzą samego Mieszka miał oczekiwać na Hodona przy najpłytszej przeprawie przez Odrę w okolicach Osnowy Dolnej. Zaś osobny oddział, którego kierowanie powierzono bratu Mieszka Czciborowi, ukryto za wzgórzami na trakcie wiodącym do Cedyni. I według ogólnego planu Mieszka, pierwszy oddział miał zaatakować wroga, po czym celowo wycofać się w stronę grodu Cedyni, leżącego o kilka kilometrów od rzeki Odry, by wciągnąć przekonanych o swojej sile Sasów we wcześniej przygotowaną na nich śmiertelną zasadzkę. I zasadzki tej dokonać miał oddelegowany do tego zadania Czcibor, uderzając na goniących oddział Mieszka Sasów w dogodnym do tego momencie.
i z racji mniejszych szans na wygranie w otwartej walce postawiono wówczas na efekt zaskoczenia wroga. Oczywiście Mieszko nie uciekał, jak tylko zobaczył armię Hodona u brzegu Odry, bo by wyglądało to przekonywująco i by strona saska chwyciła przynętę, należało najpierw wdać się z nimi w potyczkę, by później, udając pokonanych, wziąć nogi za pas. I tak też się stało, bo gdy Hodon wraz ze swoimi wojskami przekroczył nieco płytszą niż zwykle z racji pory roku Odrę, wtedy niemal natychmiast Mieszko ze swymi wojami, wylewając się za wzgórz i spośród lasów, zagrodził im drogę. Obie strony szybko rzuciły się sobie do gardeł i rozgorzała wówczas zażarta szczera batalia. Jednak wszystko to było drobiazgowo przemyślane, bo Mieszko już wcześniej miał strategię na tę okoliczność, a miała ona składać się z dwóch kluczowych etapów, czyli ataku i wiarygodnej ucieczki. Także pierwszy etap planu został spełniony, gdzie po krótkiej walce zaczepnej Mieszko, nie musząc już niczego udawać, zaczął ustępować pod naporem silniejszego przeciwnika. Twierdzi się, że Mieszko w tym momencie poniósł dość duże straty, ale zapewne liczył się z tym, że taka będzie właśnie cena zwabienia wroga w pieczołowicie przygotowaną na niego zasadzkę. I najwidoczniej poświęcenie to się opłaciło, bo Sasi bez problemu chwycili owy haczyk i całkowicie się zapominając, popędzili za oddziałami salwującego się ucieczką Mieszka I. Wtedy to wróg zapędził się za bardzo w głąb ziemi piastowskich, stracił równocześnie rozeznanie w terenie oraz możliwość szybkiego odwrotu, jak i też możliwość swobodnych manewrów. I ponieważ im dalej Sasi zapędzali się na tereny Mieszka, to tym bardziej byli okrążani przez czekających na wroga piastów, a gdy w końcu oddział Hodona znalazł się w rejonie przygotowanej na nich zasadzki, to z jednej strony mieli oni wzgórza, z drugiej zaś głęboką rzekę i żadnej drogi w tył ani w przód. Wtedy to uciekający przed nimi oddział Mieszka zawrócił na wroga i ponownie rozpoczął atak zaczepny, ustawiając tym samym Sasów w odpowiednim miejscu. Był to też sygnał dla znajdującego się w ukryciu Czcibora, który chwilę potem runął na wroga swoim oddziałem ciężkiej jazdy, tak od strony wzgórza, jak i zajeżdżając ich od tyłu. Po czasie reszta armii piastów, przebywająca dotąd w grodzie w Cedynii, dołączyła do całej bitwy, przynosząc ze sobą nowe siły. Zaś wykrwawiające się rycerstwo Hodona szybko zostało otoczone ze wszystkich stron obrzucane też zostało głazami, kłodami, włóczniami i wszystkim innym, co tylko było pod ręką. Ale przede wszystkim Sasi co chwilę i bezlitośnie rozjeżdżani byli potężnymi natarciami ciężkiej konnicy Mieszka. Morgrabia Hodon w obecnej sytuacji szybko pojął, że popełnił tragiczny błąd, nie doceniając swojego przeciwnika. Mimo to jeszcze przez jakiś czas Sasi próbowali powstrzymać napór piastów, jednak całkowicie bezskutecznie, bo ostatecznie w tej bitwie to armia Mieszka rozdawała wszystkie karty, zaś wróg musiał tańczyć tak, jak mu zagrano. I w efekcie tego oraz swej nieudanej strategii morgrabia łużycki Hodon stracił niemal wszystkich swoich żołnierzy. Jemu samemu zaś cudem udało się ujść z życiem z owej potyczki, po czym albo zbiegł z pola walki, albo trafił do niewoli, a jeśli trafił do niewoli, to w krótkim czasie został wypuszczony na wolność przez samego Mieszka, zapewne na polecenie cesarza Ottona. Jednak to nie koniec, bo kiedy cesarz Otton dowiedział się o klęsce morgrabiego Hodona, to nakazał tak jemu, jak i Mieszkowi przybyć do Kwedlinburga, aby tam ostatecznie rozstrzygnąć zaistniały między nimi spór, który w oczach cesarza zapewne rozrósł się do zbyt niepokojącej skali, a takie zachowanie nie godziło się między dwoma ochrzczonymi władcami. I w około rok po bitwie pod Cedynią obie skłócone strony zjawiły się przed obliczem samego cesarza, w efekcie czego prawdopodobnie to Mieszko został uznany za winnego całego zajścia, gdyż w ramach kary musiał oddać swego syna Bolesława Chrobrego na dwór owego cesarza Ottona jako zakładnika. Co zwykle w tamtych czasach służyło studzeniu zapałów zbyt krnobnych władców podległych temu czy innemu mocarstwu. Ale co by nie mówić, to Mieszko I zasłynął wówczas nie tylko z bitności i poświęcenia, ale też ze swych umiejętności dowódczych oraz innowacyjnego i oryginalnego jak na tamte czasy planu bitwy. Wspaniale wykorzystywał też znajomość swoich ziem oraz ich naturalne ukształtowanie. Ponadto idealnie opanował strategię dokonywania ataków zaczepnych i wykrwawiania wroga oraz zaganiania go w dogodne dla siebie miejsce. Bitwa pod Cedynią była też przykładem idealnej współpracy dwóch braci, którzy nie zawsze się ze sobą zgadzali, a w zasadzie bardzo często ze sobą rywalizowali, bo tak to właśnie bywało między Mieszkiem a Czciborem. Jednak w obliczu wyższej konieczności potrafili oni połączyć siły i przepędzić wroga zagrażającego ich ziemią oraz krajanom.
To już koniec odcinka o wspaniałej i legendarnej bitwie pod Cedynią. Myślę, że szczególnie podczas obecnego jubileuszu 1050-lecia wybuchu tejże bitwy temat Was zaciekawi oraz przede wszystkim dostarczy przydatnej wiedzy. A ja, jak zawsze, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, zostawiania polubień i komentarzy, na które oczywiście odpowiem. Tymczasem jeszcze raz Wam dziękuję i do następnej legendy.